dzisiaj był mecz na szczycie, mecz pierwszego z trzecim zespołem i faktycznie na boisko było widać, że było to starcie, gdzie nikt nie odpuszcza. No dokładnie, myślę, że dużo walki w tym spotkaniu było, zwłaszcza w drugiej połowie, ale najważniejsze są trzy punkty, które zdobyliśmy, bo oczywiście wygraliśmy trzy mecze pod rząd, graliśmy co 3-4 dni. I chcieliśmy tak jak przysłowiową klamrą spiąć te spotkania przed tą przerwą na reprezentację, gdzie jest troszkę odpoczynku, bo wiadomo, że nie gramy meczu ligowego w weekend i na pewno w świetnych humorach będziemy dalej pracować, bo myślę, że każdy jest świadomy, że to jest dopiero początek. Macie dopiero początek, ale cztery mecze z rzędu już wygrane. Ta seria, było widać też, że wam to daje skrzydeł, tak? Bo nie w końcówce, w drugiej połowie Jagiellonia wyrównała, ale dzięki waszej determinacji mogliście w końcówce przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. No dokładnie, każde zwycięstwo buduje też atmosferę w drużynie i my z każdym kolejnym spotkaniem się napędzamy, ale na pewno stąpamy twardo po ziemi, bo tak jak już wcześniej powiedziałem, to jest dopiero początek. Mamy 13 punktów. Jeśli patrząc na te pierwsze 7 kolejek, no to ta zdobycz punktowa jest na bardzo dobrym poziomie, ale tu jeszcze nic nie osiągnęliśmy i na pewno teraz przez te 2 tygodnie znowu popracujemy, bo wiemy, że nie wszystko było idealnie, ale na dzień dzisiejszy się cieszymy tym zwycięstwem. No i chyba można powiedzieć, że szkoda, że teraz jest przerwa na kadry, bo jesteście tak rozpędzeni, jak gradzicie co 3 dni, że było zwycięstwo za zwycięstwem. Teraz będzie chwila na taką regenerację, na odpoczynek, ale też na myślenie o dalszej części sezonu. No dokładnie. Troszkę spokoju. Wiemy też, że jeszcze nie wszyscy są w pełni 100% gotowi, więc też czekamy na chłopaków. Na pewno popracujemy, bo w ostatnich 2 tygodniach nie było możliwości, żeby aż tyle treningów przeprowadzić, bo wiadomo, że graliśmy co 3-4 dni. A tak jak mówiłem, są oczywiście mankamenty, które chcemy poprawiać, więc teraz też będzie na to czas, ale myślę, że na początek trochę czasu na regenerację, odpoczynek psychiczny zwłaszcza. Dzięki wielkie. Dzięki.